Myślę, że nie zabraknie emocji w nadchodzącym starciu tych drużyn w ramach Euro 2024. Zapraszamy na transmisję meczu. Halo, dziś komentujemy dla Państwa z Gelsenkirchen, gdzie gościmy na Arena auf Schalke. Zapowiada się interesujące widowisko. Przekonamy się, co przygotowały oba zespoły. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Dziś Gruzja stanie do walki z Portugalczykami. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Reprezentacja Gruzji wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. A przed nami wyjściowa jedenastka reprezentacji Portugalii. W obronie Ruben Dias wystąpi z Pepe. Dalej Bruno Fernandes oraz Palinha zagrają w środku pola. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. Jacku, dziś z Portugalią liczą się wszyscy, ale trzeba powiedzieć, że dopiero niedawno reprezentacja tego kraju dołączyła do grona najmocniejszych na świecie, oczywiście pomijając lata 60. Tak, przełomem było chyba Euro 96, w którym odpadła w ćwierćfinale. Potem przyszły znakomite Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii. Gwiazdy światowego formatu na ławce trenerskiej i na boisku. Obecnie to prawdziwa potęga. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Doskok przeciwnej drużyny. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Podanie do Palinha. Teraz Rafael Leão. A teraz? Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. No to mamy 1-0. Mikał Tadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia przejmuje podanie, piłka przejęta. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Przy piłce Cristiano Ronaldo.
No proszę. O, chyba wpadnie. No i mamy gola. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji, tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. No to mamy 2-0. Chakwetadze. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Chakwetadze. Kiteiszwili. Kwaratskhelia przy piłce. No i po ataku zagrożenie minęło. Diogo Costa. Ruben Dias. João Cancelo. Ronaldo. Piłka poza boiskiem. Out. Ronaldo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. To Rafaela Leão. I kolejna bramka. Przewaga rośnie do 3 goli. Taką stratę trudno będzie odrobić. No, zobaczmy, tutaj widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Gramy! Ale czy coś tu się jeszcze wydarzy? Portugalia z bardzo bezpiecznym 3-bramkowym prowadzeniem. Chakwetadze. Kwaratskhelia. Mikał Tadze. Niecelnie teraz podaje. Ronaldo, Vitinha, przy piłce Cristiano Ronaldo, źle wybrał Ronaldo, podał do przeciwnika. Okazja, jak marzenie, jest kolejna bramka, powiększają przewagę do 4 goli. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol! Mamy już zatem 4-0. Kwaratskhelia. I to tyle z tej akcji. Cristiano Ronaldo. Vitinha. Ładne dogranie na dobieg. A
Oto przy piłce Fernandes. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Nadal coś z tego może być. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Jest pressing. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Przyjmuje Palinia. Bruno Fernandes. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Szansa! No, świetnie obronione to uderzenie. Z rożnego w okolice jedenastki. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Vitinha. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. I co teraz? I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks, doskonała reakcja. Pepe dostaje podanie. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Chakwetadze. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nie, nie daje się zaskoczyć. Na flance jest miejsce, tam właśnie próbuje Portugalia. Tak trzeba bronić w szesnastce. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Ma teraz szansę na gola. Za chwilę wznowią z autu. João Cancelo ma piłkę. Vitinha. Jeszcze raz Bruno Fernandes. João Cancelo. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Ma miejsce, popatrzmy, co z tego wyniknie. Brawo, Mamardaszwili! Jeśli obronił nawet to, to już chyba nic go nie zaskoczy. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Chakwetadze.
bramki tej chwili. Ze skrzydła w szesnastkę. Wybicie. Obrońca pokazał. To może być gol! Zatrzymał to! Co za przytomność! W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Piłka wraca do środka. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Mikał Tadze. Piłka do Nuno Mendesa. Przyjmuje Palinia. Nuno Mendes. Vitinha. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Mikał Tadze. Czy to będzie dobry strzał? Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Bruno Fernandes może próbować akcji skrzydłem. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. I to tyle z tej akcji. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. No i nic z tej kontry nie będzie. Tej chwili. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Ronaldo. Silva przy piłce. Cristiano Ronaldo. A oto przy piłce Fernandes. Nie ma! Obronił ten strzał. Podanie znajduje Bruno Fernandesa. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Piłka znów u Cristiano Ronaldo. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Bardzo dobrze teraz to broni. Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesa. I nici z kornera. Wybija piłkę. Kvaratskhelia. Mikał Tadze. Kvaratskhelia.
Chakwetadze. João Cancelo. Ruben Dias. Ronaldo. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Podanie do Palini. Uwaga, okazja! Co teraz? Cross w kierunku Ronaldo. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. W pole karne Bernardo Silva. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ronaldo. Piłka do Bernardo Silvy. No i po ataku. Dobra interwencja. Mają teraz szansę na kontratak. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Chakwetadze. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? I tracą teraz piłkę. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva. Udało mu się ograć obronę. Pewne wejście we własnej szesnastce. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Ronaldo. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz centra na Ronaldo. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Oj, prosta strata. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Teraz Rafael Leão. Cristiano Ronaldo ponownie przy piłce. Piłka poza boiskiem, ale nie można odetchnąć. Zaraz rzut rożny. W
Pole karne, głęboko teraz. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Ronaldo, wymarzona okazja. Kvaratskhelia. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. I Bernardo Silva. Bruno Fernandes przy piłce. Pepe. Cristiano Ronaldo. Vitinha. Cristiano Ronaldo. Rafael Leão. Okazja przed nim teraz. Strata teraz. Kiteiszwili. Kabadze. Kiteiszwili. Teraz tylko trafić. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. João Palinha. Bruno Fernandes przy piłce. João Cancelo. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Rywale naciskają. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Teraz Rafael Leão. A teraz? Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy? Przy piłce Cristiano Ronaldo. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. No chyba wpadnie. No i mamy gola. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Do Rafaela Leão. I kolejna bramka. Przewaga rośnie do 3 goli. Taką stratę. Źle wybrał Ronaldo. Podał do przeciwnika. Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Wybicie. To może być gol. Zatrzymał to. Co za przytomność. Czy to będzie dobry strzał? Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektu. Piłka znów u Cristiano Ronaldo. Bardzo dobrze teraz to broni.
Cross w kierunku Ronaldo. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Co teraz? Słyszy presję trybun. Ma teraz dobrą okazję. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Kakabadze. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Minął teraz, ładnie. Nie traci piłki w tym starciu. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Zepsuty atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Podanie do Palini. Piłka do Cristiano Ronaldo. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobrze się tu teraz zastawia. Chakwetadze. Centra mierzona pod bramkę. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Ma teraz szansę na gola. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Leão. Cristiano Ronaldo. Ronaldo za obrońców na dobieg. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Powiększają przewagę. 5-0. Chakwetadze. Kvaratskhelia. Kiteishvili. Kakabadze. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Kibice chcą strzału. Broni. Tak. Ależ tutaj to wyciągnął. Głęboko w pole karne zagrywa. Niedokładnie adresowana ta centra. W rezultacie tracą piłkę. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Piłka do Bernardo Silvy. A teraz... Jest! Proszę Państwa!
Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. A więc Pogrom 6-0. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. Inteligentnie w obronie teraz, znowu zdołali przechwycić piłkę. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobra okazja na bramkę. Dobrze, zablokowany strzał. Chakwetadze. Kiteiszwili. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. João Cancelo. Bruno Fernandes. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Bernardo Silva z piłką teraz. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! No ewidentnie rozwiązał się worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout! Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo! Kiteiszwili. Znowu są przy piłce. Bruno Fernandes. Przyjmuje Palinia. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Przy piłce Cristiano Ronaldo. Piłka do Bernardo Silvy. Decyzja może być tylko jedna. Offside. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Mikał Tadze. Dwali. Kvaratskhelia. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Vitinha. Rafael Leão. Piłka do Bernardo Silvy. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Zdobywa teraz bramkę. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować.
Chakwetadze. Kvaratskhelia. Kiteishvili. Nie daje sobie odebrać piłki. Ronaldo. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Wywierana teraz presja. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Ronaldo. Celem podania Rafael Leão. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. I słupek! Piłka nadal w grze! Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. No i widzimy, jak szybko dobija piłkę po tym, gdy odbiła się od bramki. To wymagało dobrej świadomości sytuacji. Kiteishvili. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Leão. Cristiano Ronaldo. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Kvaratskhelia. Zagrywa w pole karne. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. João Palhinha. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes przy piłce. Ponowne odegranie do Bruno Fernandesza. No i po ataku. Dobra interwencja.
Zostało 20 minut do końca tego meczu. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. I Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Z 5 metra wznowi bramkarz. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Ruben Neves, Diogo Jota, Bruno Fernandes. Teraz zobaczmy, Diogo Jota. Ruben Neves z piłką przy nodze. Przy piłce Palinia. Obronił to. Przed szansą Cristiano Ronaldo i mamy duplet, tak jest proszę Państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol! Kiteiszwili. Kiteiszwili. Piłka trafia do Portugalii. João Cancelo. Jest coraz bliżej pola karnego. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Ronaldo, wymarzona okazja. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Centra w pole karne. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcia.
Michał Tadze. Oj, to był książkowy odbiór piłki. João Félix nie traci piłki w tym starciu. Nie daje się przesunąć. I tracą teraz posiadanie piłki. Wciąż prowadzi piłkę. Ze skrzydła w szesnastkę. Nie wierzę, nie wierzę. Piękne uderzenie. Takich bramek nie ogląda się często. Dla takich bramek wymyślono ten sport. Ależ to była bramka. Perfekcyjnie wykonane nożyce bokiem do bramki. Niepowtarzalna uczta dla oczu kibica. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Kiteiszwili. João Palinha. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz zobaczmy Diogo Jota. Teraz Diogo Jota. Zagranie do Rubena Nevesa. I teraz Diogo Jota. Uwaga, słupek! Piłka w grze! Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Dobrze się tu teraz zastawia. Teraz Portugalia. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Zagrywa na dalszy słupek. Gol! Proszę Państwa! Co za decyzja! Co za wykończenie! Wspaniała bramka z przewrotki! Spójrzmy jeszcze raz na to cudo z przewrotki. Warto chyba przyjrzeć się z każdej kamery, bo to jest bramka, która śmiało może kandydować do trafienia roku. Proszę, ile znaczy pewność siebie i fantazja, chociaż na pewno równie ważne było wyszkolenie. Tej chwili. Strata. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Diogo Jota w dogodnej sytuacji. Dobrze teraz broni. Brawo. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. João Palinha. Diogo Dalot. Diogo Jota! Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Kvaratskhelia. Nuno Mendes. Gonçalo Ramos. Ruben Neves z piłką przy nodze. Teraz z piłką Neves. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo.
Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Zagranie do Rubena Nevesa. Piłka opuściła boisko. Rzut rożny. Nie daje się łatwo przepchnąć. Piłka znowu w ich posiadaniu. Kvaratskhelia przy piłce. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Pepe. João Cancelo. Diogo Dalot. João Cancelo. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Locoszwili. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Nie daje sobie odebrać piłki. João Palinha. Gonçalo Ramos. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Gonçalo Ramos przyjmuje podanie. I zagranie do Gonçalo Ramosa. Udanie interweniuje bramkarz. Chodzi do osi boiska. I mamy gola, proszę Państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał! Piękny, plasowany strzał, precyzyjnie do celu. Na tej powtórce możemy podziwiać bezbłędny kunszt techniczny. Brawa, ręce same składają się do oklasków. Tej chwili. Mikał Tadze. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Gio. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Diogo Dalot, Ruben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix, teraz z piłką Neves, Diogo Jota w dogodnej sytuacji, mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Mikał Tadze.
Kvaratskhelia. I akcja teraz w drugą stronę. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Okazja! Nie zepsuć tego! Cofa na przedpole. Kapitalny blok. Było groźnie. Ostatni gwizdek. Sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Przegrywają. No niestety, nie pokazali się dziś z dobrej strony. Ekipa przeciwna zdecydowanie zdominowała środek pola i była skuteczniejsza. Stąd wyraźna porażka. Bardzo dobry występ zanotował w tym meczu Ronaldo. Imponuje formą, prawda? Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali go. No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. Bramka! Doskonale! Przed szansą Cristiano Ronaldo. I mamy dublet! Tak jest, proszę Państwa! Ten zawodnik drugi raz udawa... Centra w pole karne. Gol! Umieścił piłkę w siatce! Wciąż prowadzi piłkę. Ze skrzydła w szesnastkę. Nie wierzę! Nie wierzę! Piękne uderzenie! Takich bramek nie oglądam. Schodzi do osi boiska. I mamy gola, proszę Państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzygnie.